Najlepsze atrakcje południowej i południowo-zachodniej Islandii, Złoty Krąg oraz inne rzeczy warte zobaczenia i zrobienia. Islandia to wyspa leżąca na północnym Atlantyku, słynąca z dzikiej przyrody, wulkanów, gejzerów, lodowców i gorących źródeł. Jest to kraj o niesamowitych krajobrazach, malowniczych miasteczkach i fascynującej kulturze. Oferuje on wiele aktywności na świeżym powietrzu, takich jak wspinaczka, turystyka, wędkarstwo, jazda konna czy narciarstwo. Islandia to kraj, gdzie rządzi natura, a wulkaniczna ziemia kryje wiele tajemnic. To miejsce, gdzie czuć magię i nieprawdopodobną energię, która sprawia, że z każdym dniem zakochujemy się w nim coraz bardziej. Jest to raj dla miłośników przyrody, gdzie można podziwiać wspaniałe krajobrazy, jak z filmów fantasy. Od lodowców przez gorące źródła, po malownicze wodospady. Każde miejsce na Islandii jest wyjątkowe. Jednak Islandia to nie tylko natura. Kraj ten posiada także fascynującą kulturę. Od niesamowitej sztuki, muzyki, po literaturę i mitologię. Można spędzić wiele godzin w muzeach i galeriach, podziwiając to, co tworzyli i tworzą mieszkańcy tej wyjątkowej wyspy. Jednym słowem, Islandia to kraj, który z pewnością warto odwiedzić. Przyroda, kultura, możliwości wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu to tylko niektóre z powodów, dla których kraj ten zostaje w pamięci na całe życie. A oto moja lista najlepszych rzeczy do zobaczenia i zrobienia na południu i południowym zachodzie Islandii. To najbardziej popularne i łatwo dostępne atrakcje turystyczne położone blisko stolicy. Numer 1. Jeziora Krishvik i obszar geotermalny. Jeziora Krishvik to miejsce o niezwykłej urodzie, które znajduje się w sercu geotermalnego obszaru w południowej Islandii. Jest to obszar aktywny geologicznie, pełen gorących źródeł, wulkanów i gejzerów. Jeziora położone są w kraterach wulkanicznych, a wody jednego z nich są pełne minerałów, co nadaje mu intensywny, turkusowy kolor. Miejsce to zachwyca swoją niepowtarzalną aurą, którą tworzą błotniste pola, gejzery i chmury pary wodnej, unoszące się nad powierzchnią wody. Miejsce to jest idealne dla osób lubiących wypoczynek na łonie natury, jak również dla miłośników fotografii. Kolejne cztery atrakcje są częścią szlaku Złotego Kręgu. Numer 2. Park Narodowy Thingvellir. Park Narodowy Thingvellir to jedno z najważniejszych miejsc na wyspie, z uwagi na to, że to właśnie tutaj odbywało się w starożytności zgromadzenie Althingi, pierwszy parlament na świecie. Park Narodowy Thingvellir jest również jednym z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można zobaczyć rozchodzące się płyty tektoniczne. Ten unikalny krajobraz, zbudowany z czarnych skał, porośnięty mchem i otoczony zielonymi wzgórzami, zachwyca swoją niepowtarzalną urodą. Na terenie parku znajdują się również piękne wodospady. Numer 3. Wodospad Gullfoss. Wodospad Gullfoss to jedno z najpiękniejszych i najbardziej imponujących miejsc na Islandii. Słynie on z pięknych, kaskadowych spadów wody, które z ogromną siłą wypływają z wysokich klifów i tworzą malowniczy krajobraz. Gullfoss, co w języku islandzkim oznacza złoty wodospad, zyskał swoją nazwę dzięki pięknej grze świateł, która pojawia się, gdy słońce odbija się od wody. Wodospad ten jest symbolem siły natury i potęgi wody, która zawsze była ważnym elementem życia na Islandii. Numer 4. Obszar geotermalny z gejzerami Hyykatalur. Obszar geotermalny Hyykatalur to miejsce na Islandii, które jest znane na całym świecie ze swoich gorących źródeł, gejzerów i wulkanicznych krajobrazów. Największą atrakcją obszaru geotermalnego Hyykatalur jest w szczególności gejzer Geysir, jeden z największych na świecie. Co kilka minut wybucha on w spektakularny sposób, wyrzucając w powietrze kolumnę gorącej wody na wysokość kilkunastu metrów. To niesamowite widowisko przyciąga tłumy turystów z całego świata. Poza gejzerami, obszar geotermalny Hyykatalur oferuje wiele innych atrakcji, takich jak gorące źródła, fumarole i kolorowe wulkany. Woda z gorących źródeł ma temperaturę około 100 stopni Celsjusza i jest używana do ogrzewania domów i budynków w okolicy. Numer 5. Krater wulkaniczny Kierith. Kierith to wulkan z okresu lodowcowego, który znajduje się w południowej części Islandii. Jego krater ma około 270 metrów szerokości i 55 metrów głębokości, co czyni go jednym z największych kraterów wulkanicznych na wyspie.
krater Kjerith jest popularnym miejscem turystycznym na Islandii ze względu na swój piękny krajobraz i niesamowite możliwości fotograficzne. Turystom oferuje się możliwość spaceru po krawędzi krateru, podziwiania pięknych widoków na okolicę oraz zejścia na jego dno po specjalnie wybudowanych schodach. Numer 6. Wodospad Seljalandsfoss. To, co wyróżnia Seljalandsfoss na tle innych wodospadów na Islandii, to możliwość spaceru za samą kurtyną wodną. Wodospad Seljalandsfoss zasilany jest wodami rzeki Seljalands, która wypływa z lodowca Eyjafjallajökull. Podczas wakacji na Islandii można podziwiać piękne widoki na okolicę, gdzie znajdują się pola lawowe, skalne klify i zielone łąki. W pobliżu wodospadu znajdują się także inne niesamowite atrakcje, takie jak wodospad Gjulfrafoss, skały Hjalparfoss oraz wulkan Hekla. Numer 7. Skoafoss. Wodospad Skoafoss jest zasilany wodami rzeki Skoa, która wypływa z lodowca Eyjafjallajökull. Podczas gdy w pobliżu wodospadu panują zwykle spokojne warunki atmosferyczne, to woda opadająca z wodospadu tworzy gęste chmury mgły i krople deszczu, tworząc wspaniałe, tęczowe efekty. W pobliżu wodospadu znajduje się muzeum, w którym można poznać historię Islandii, zobaczyć repliki tradycyjnych domów oraz wiele innych ciekawych eksponatów. Warto też odwiedzić pobliskie wiejskie skanseny, gdzie zobaczyć można, jak mieszkańcy Islandii żyli w przeszłości. Numer 8. Lodowiec Sólheimajökull. Sólheimajökull to jedna z odnóg większego lodowca, Mýrdalsjökull, i jest wyjątkowa ze względu na swoją dostępność i możliwość podziwiania lodowca z bliska. Dla wielu turystów to jedna z najbardziej ekscytujących atrakcji na Islandii, ponieważ można po nim wędrować i odkrywać różne zakamarki olbrzymiego lodowca. Wokół lodowca znajduje się piękna sceneria, w tym piękne wodospady, pola lawowe oraz malownicze krajobrazy. Jest to idealne miejsce dla miłośników przyrody, którzy chcą poczuć siłę natury i zobaczyć jedną z najpiękniejszych atrakcji na świecie. Numer 9. Rezerwat przyrody Dyrhólaey obok Vík. Dyrhólaey to malownicza skała wulkaniczna znajdująca się na południowym wybrzeżu Islandii, nieopodal miasta Vík. Skała ma kształt łuku i jest wręcz pokryta licznymi morskimi ptakami, w tym kormoranami, nurnikami oraz maskonurami. Z jej szczytu rozpościera się piękny widok na pobliskie plaże oraz wody Oceanu Atlantyckiego. Wizyta na Dyrhólaey to niezapomniane przeżycie, które z pewnością zachwyci każdego turystę. To idealne miejsce dla miłośników przyrody, którzy chcą poczuć siłę natury i podziwiać piękno Islandii. Numer 10. Czarna plaża Reynisfjara w Vík. Reynisfjara to jedna z najpiękniejszych plaż na Islandii, a zarazem jedna z najpiękniejszych czarnych plaż na świecie. Plaża ta jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie czarnych klifów Reynisdrangar, które stanowią niesamowite tło dla fotografii. Plaża ta jest znana ze swojego charakterystycznego czarnego piasku, który stanowi kontrast dla niebieskich wód Oceanu Atlantyckiego oraz fal łamiących się o brzeg. W okolicy plaży znajdują się także niesamowite formacje skalne, w tym słynne tryskające fontanny wodne oraz zaułki skalne, które tworzą malownicze krajobrazy. Plaża ta jest jednak niebezpieczna i powoduje corocznie śmierć wielu nieostrożnych turystów, którzy zbliżają się do jej skraju i zostają wciągnięci w przestwory oceanu przez silne prądy. Numer 11. Błękitna Laguna. Błękitna Laguna na Islandii to miejsce, które zachwyca swoją niepowtarzalną urodą. Jest to geotermalne spa, którego wody pochodzą z ujęć zlokalizowanych głęboko pod ziemią. Wody te mają temperaturę około 38-39 stopni Celsjusza i są bogate w minerały, co czyni je nie tylko pięknymi, ale również korzystnymi dla zdrowia. Kąpiel w błękitnej lagunie to niesamowite doświadczenie, które pozwala na pełne zrelaksowanie się i wyciszenie. Woda ma niezwykle turkusowy kolor, a otaczające ją niezwykłe krajobrazy dodają temu miejscu jeszcze większego uroku. Oprócz kąpieli, w błękitnej lagunie można skorzystać z różnego rodzaju zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych, w tym m.in. masaży czy zabiegów kosmetycznych. Ponadto w spa znajduje się wiele atrakcji, takich jak restauracje, bary, a nawet centrum wystawowe, które prezentuje historię błękitnej laguny i geotermalnej energii na Islandii.
I to by było na tyle. W dzisiejszym filmie przedstawiliśmy Wam najczęściej odwiedzaną trasę turystyczną po Islandii, która zawiera jedne z najbardziej kultowych miejsc w kraju. Zlokalizowana jest ona blisko stolicy, a każdy z jej punktów jest łatwy do odwiedzenia, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wynająć samochód, czy wybrać się na wycieczkę grupową z przewodnikiem. Którą z tych niesamowitych atrakcji chciałbyś odwiedzić w wakacje? Daj znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie.